Dziękuję za poświęcenie jak zaszczyt tej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady pierwszej sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Witam serdecznie wybranych radnych Rady Miejskiej w Opatowie. Witam pana burmistrza elekta Grzegorza Gajewskiego. Witam pana wiceburmistrza Marcina Sławka. Witam panią przewodniczącą minionej kadencji, panią Beatę Górecką. Witam pana starostę Opatowskiego, pana Tomasza Stanka. Witam zaproszonych gości i wszystkich państwa obecnych na sali, mieszkańców miasta i gminy Opatów, którzy oglądają naszą sesję na żywo. Szanowni państwo, minął miesiąc od wyborów samorządowych. Chciałem z tego miejsca podziękować pani Barbarze Kowary za sprawne przeprowadzenie wyborów. Chciałem podziękować mieszkańcom miasta i gminy Opatów, którzy głosowali w wyborach, za to, że wybory się odbyły w sposób demokratyczny i bardzo spokojny. Chciałem pogratulować panu burmistrzowi elektowi Grzegorzowi Gajewskiemu objęcia po raz drugi kadencji burmistrza miasta i gminy Opatów. Chciałem podziękować wszystkim radnym, pogratulować wszystkim radnym tym, którzy w poprzedniej kadencji byli radnymi, a teraz objęli ponownie swój mandat. Tym radnym, którzy byli kiedyś radnymi, a ponownie objęli mandat radnego. A w szczególności chciałem pogratulować nowym radnym, którzy po raz pierwszy zostali radnymi Rady Miejskiej w Opatowie. Funkcja radnego to jest zaszczyt, ale i obowiązek. Myślę, że razem z panem burmistrzem Rada Miejska dołoży wszelkich starań, aby dobro naszych mieszkańców miasta i gminy Opatów było najważniejsze. Dziękuję bardzo. Do punktu drugiego. Bardzo proszę panią agronomę Barbarę Kowalik, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie, o wręczenie zaświadczeń stwierdzających wybór Narodowego Rady Miejskiej w Opatowie. Dobrze mi mogę być państwa i przekazać tą dobrą wiadomość. Ponieważ pan przewodniczący, prowadzący dzisiejsze obrady, właściwie wszystko już zamieścił tym, podziękował wszystkim i powiedział poza tym, że Rada będzie, że to posiedzenie Rady będzie bardzo krótkie. Ja z reguły jestem znana z tego, że lubię dużo mówić, ale tym razem będę zdyscyplinowana i dostosuję się do tego, co powiedział pan przewodniczący. Proszę państwa, może ja się odnieść tylko do tego, że pogratuluję państwu otrzymania statusu zarówno burmistrza, jak i radnego. Proszę państwa, wykonując obowiązujące przepisy jako przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie, komisji, która została powołana przez wojewódzkiego komisarza w Kielcach, pozwolę sobie wręczyć państwu zaświadczenia potwierdzające status zarówno wyboru pana burmistrza, jak i rady. Może na początku przeczytam ogólne przepisy, które będą dotyczyły wszystkich, powołania wszystkich radnych. Jest to zaświadczenie wydane na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 20.
2408 Miejska Komisja Wyborcza w Bogatowie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku, pan został wybrany na radnego miasta i Bogatowie. Żeby nie przedłużać, serdecznie proszę Państwa, tu koleżanka, która była moim zastępcą, będzie wybrana z miejska, a ja poproszę o podejście do nas poszczególne osoby. Moim zastępcą była pani
Małgosia Stankowska. Poza tym muszę przyznać, że do tej pracy przyczyniło się, do tej dobrej pracy przyczynili się również pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz kierownictwo na czele z burmistrzami. Bo proszę Państwa, w każdej chwili, w której się zwróciłam, otrzymałam pomoc, radę i życzliwość, a to się bardzo liczy. Serdecznie Państwu dziękuję. To ja już właściwie swoją notę skończyłam. Dziękuję bardzo. Życzę Panu, Panie Burmistrzu, życzę Państwu jako radnym wszystkiego najlepszego i żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia i zobowiązania i żeby ta praca była dla dobra całego naszego miasta, gminy. Przeczytam teraz listę radnych, którzy będą ślubować. Radny Artur Banat. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radna Jolanta Zdzisław Pana. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radny Waldemar Kocheński. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radna Magdalena Judyta Gdowska. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radny Dawid Rafał Karburewicz. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radny Krzysztof Bronisław Kowalec. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radny Adam Krzysztof Kościołek. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radny Karol Kurzęba. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radny Marcin Aleksander Machało. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radna Monika Dorota Marzec. Ślubuję. Radna Magdalena Lidia Masternak. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radny Lucjan Kazimierz Pawlik. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radny Jarosław Henryk Saciński. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radna Małgorzata Katarzyna Szczepańska. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Radny Andrzej Żywowski. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Opatowie w kadencji 2024-2029.
sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować, podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy do punktu 6. Przystępujemy obecnie do... 5. Szanowni Państwo, proszę zalogować się do urządzeń, które mamy wydane. Głosowania tajnego. F. Odczytanie protokołu.
Komisji Skrutacyjnej przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie. Punkt A. Proponuję przystąpić do powołania z Rady Komisji Skrutacyjnej w składzie 3-osobowym. Przegłosować. Kto z Państwa jest za? Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłoszenie 3 radnych do pracy w komisji. Panie Przewodniczący, zgłaszam pana Dawida Krakowicza do Komisji Skrutacyjnej. Czy kolega radny wyraża zgodę? Dziękuję. A jeszcze dwóch kandydatów. Zgłaszam panią Magdalenę Maskernak do Komisji Skrutacyjnej. Czy koleżanka radna wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, to zgłaszam jeszcze pana Jarosława Sawińskiego do Komisji Skrutacyjnej. Czy kolega radny wyraża zgodę? Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono 3 radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej? Nie widzę. Jeżeli nikt nie zgłasza się, proponuję, aby wszystkie zgłoszone osoby mogły brać udział w pracach komisji. Przypominam, że głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za zgłoszonym składem komisji 3 radnych? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady. Ogłaszam 5 minut przerwy. Jeszcze są nazwiska radnych, którzy w celu oddania głosu udają się na miejsce,
wyborów. Przeprowadza się na cenną porę wyborów. Na liście umieszcza się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów za. W przypadku rozstrzygnięcia wyborów w trzeciej, w turze trzeciej, przeprowadza się w innym terminie nowe wybory na brakujący system mandatowy. W przypadku, gdy żaden kandydat nie może uzyskać wymaganej liczby głosów, przeprowadza się wybory dodatkowe spośród dwóch kandydatów, którzy w poprzedniej turze uzyskali największą ilość głosów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów, który przynajmniej jeden zajmowałby miejsce mandatowe, przeprowadza się następną turę wyborów. Na liście umieszcza się tych dwóch kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość głosów. Wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie oddaje się głos na jednego kandydata. W wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opatowie oddaje się głos na dwóch kandydatów. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania odnośnie sposobu głosowania? Także przypomnę, będziemy czytać nazwiska i radny z urządzeniem do głosowania udaje się tutaj w miejsce z parawanem i oddaje głos. Jeżeli by było więcej niż jeden kandydat, oddaje się w przypadku przewodniczącego, oddaje się na tego, na kogo się zagłosować za, a na drugą osobę przeciw albo wstrzymuje się. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Współpracy. Są uwagi? Nie widzę. Jeżeli nie ma, to głosujemy w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w wersji przedstawionej przez Komisję Skrutacyjną. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że regulamin wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej został przyjęty. Punkt C. Proszę, bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Proponuję na przewodniczącą komisji panią Małgorzatę Szczepańską, panią radną Małgorzatę Szczepańską, długoletnią radną, wiceprzewodniczącą komisji, wiceprzewodniczącą rady w poprzedniej kadencji. Dziękuję. Czy radna pani Małgorzata Szczepańska wyraża zgodę? Dziękuję. Proszę o dalsze zgłoszenia. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że zamknięcie listy kandydatów. Bardzo proszę kandydatów zgłoszonych na przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanie krótkiej własnej prezentacji. O zabranie głosu proszę radną panią Małgorzatę Szczepańską. Szanowni Państwo, tak jak moja koleżanka Jola już powiedziała wcześniej, w ubiegłej kadencji pełniłam funkcję nie tylko radnej, ale i wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz przewodniczącej Komisji Oświaty. A tak właściwie, jeżeli chodzi o moje funkcje życiowe, to taką najbardziej, którą cenię,
Dziękuję pani radnej. Punkt E. Przystępujemy do przeprowadzenia głosowania tajnego. Proszę o oddanie głosu pana radnego Artura Banaka. Proszę o oddanie głosu pana radnego Krzysztofa Bronisława Kowalca.
radną Małgorzatę Katarzynę Szczepańską.
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. Przedstawiam regulamin wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących na pierwszej sesji nowej kadencji bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, głosowanie tajne. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą urządzeń i obiektu reagowania uniemożliwiającego identyfikację rady. Protokół z tak przeprowadzonego głosowania wykrywany jest automatycznie. Głosowanie tajne przeprowadza wyłoniona w toku obrad spośród radnych komisja skrutacyjna w układzie od 3 do 5 osób. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować za stanowisko lub do organu, do którego odbywają się wybory. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania. Następnie przewodniczący komisji odczytuje w układzie alfabetycznym nazwiska rady, z których z tego oddania głosu udają się na miejsce głosowania wyposażone w parawan. Głosowanie nad kandydatami na funkcję, na które rada wybiera swoich przedstawicieli, głosowanie tajne odbywa się według następujących zasad. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków rady. Nazwiska kandydatów umieszcza się na liście głosowania w kolejności alfabetycznej. W przypadku jednego kandydata panel głosowania powinien zawierać rezerwatywnych miejsc. Tak, nie oraz wstrzymuje się od głosu. Głosowanie odbywa się przez oddanie głosu na kandydata. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał wymaganą liczbą głosów za. W przypadku nierozstrzygnięcia wyboru przeprowadza się następną turę wyborów. Na liście umieszcza się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów za. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w turze trzeciej przeprowadza się w innym terminie nowe wybory na brakujące miejsce mandatowe. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie może uzyskać wymaganej liczby głosów, przeprowadza się wybory dodatkowe spośród dwóch kandydatów, którzy w poprzednim turze pozyskali największą ilość głosów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów, z których przynajmniej jeden zajmował miejsce mandatowe, przeprowadza się następną turę wyborów. Na liście umieszcza się tych kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość głosów. W wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie oddaje się głos na jednego kandydata. W wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opatowie oddaje się głos na dwóch kandydatów. Proszę Państwa, przypomnę tylko, że w przypadku wyborów wiceprzewodniczących oddajemy głos przynajmniej na dwóch kandydatów. I trzeba oddać głos na przynajmniej dwóch kandydatów. Znaczy, trzeba oddać głos na wszystkich, tylko są dwa miejsca mandatowe, w możemy wybrać wniosek. Czy ktoś z radnych ma pytanie odnośnie sposobu głosowania? Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, to głosujemy regulamin wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej bez przedstawionej przez komisję skrutacji. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że regulamin wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej został przyjęty. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego też każdorazowo
Wyższe, pracuje w szkole numer 1 jako księgowa. Jest osobą koleżeńską, zaangażowaną na swojej pracy w poprzedniej kadencji, brała udział w pracach Komisji Skarg Miasta i Petycji oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu. Jest osobą bardzo koleżeńską i chcę nadmienić, że jako jedna z nielicznych radnych bierze udział prawie we wszystkich uroczystościach, które odbywają się czy to uroczystości kościelne, czy państwowe. Pani radna jest zawsze do dyspozycji. Nie odmawia pomocy nikomu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy pani radna wyraża zgodę? Proszę Państwa o podanie dalszych kandydatów. Ponieważ nie widzę dalszych zgłoszeń, na formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opatowie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów. Bardzo proszę teraz kandydatów zgłoszonych na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej o dokonanie krótkiej własnej prezentacji. Mimo że jako pierwszą poproszę panią radną Jolantę Barę.
delegowany. Poproszę ponownie pana radnego Pawła Radomiańskiego o oddanie głosu. Thank you.
na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw dnia 2020 roku, pozycja 609 oraz paragrafu 22 ust. 1 statutu gminy Opatów uchwalonemu uchwałą nr 10/80/2003 w Radzie Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2003 roku, numer 206, pozycja 1912 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Opatowie uchwala za następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opatowie na czas kadencji Rady Miejskiej w latach 2024-2029 wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Opatowie zostali wybrani radni. Pani radna Jolanta Cisława-Bara, pan radny Krzysztof Bronisław Kawalec. Paragraf drugi. Protokół głosowania tajnego stanowi załącznik nr 1 do 2 przy uchwale. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisie przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie, pani Małgorzata Szymańska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa, wiceprzewodniczący, na zajęcie miejsca za stołem Krystian. Mieszkańców miasta i gminy Opatów. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo.
Bardzo za akt ślubowania i stwierdzam, że pan Grzegorzewski, składając ślubowanie, objął urząd burmistrza miasta i gminy Opatów w kadencji
że ten skład rady gwarantuje merytoryczną pracę, że gwarantuje spokój. Używając słowa spokój, nie mam wbrew temu, co też słyszeliśmy w kampanii wyborczej, na myśli bezczynności, lenistwa, tylko możliwość skoncentrowania się na tych problemach, które są naprawdę ważne dla naszych mieszkańców, bez niepotrzebnych waśni, bez niepotrzebnych wojenek, które mogłyby być prowadzone tylko po to, żeby coś się nie udało, co mogłoby się udać, co by z kolei nie było korzystne dla tej czy innej frakcji. Patrząc na wyniki wyborów, patrząc na Radę, wiem, że to jest Rada bardzo profesjonalna. I za to też bardzo chcę serdecznie podziękować naszym wyborcom. Chcę podziękować za zaufanie, szczególnie do tych spośród radnych, z którymi miałem ogromną przyjemność kandydować. Do radnych z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Jagiellonia Świętokrzyskiego, którym dziękuję za zaufanie, za to, że wspólnie mieliśmy możliwość ubiegać się o zaufanie, o głosy wyborców. Dziękuję moim przyjaciołom ze Stowarzyszenia Jagiellonia Świętokrzyskiego, tym wszystkim, którzy uczestniczyli w kampanii niekoniecznie w dni startujących, wszystkim, którzy poświęcali swój czas, swoją pracę po to, aby ten samorząd miasta i gminy Opatów w kadencji 24-29 właśnie mógł wyglądać tak, jak wygląda. Aż 10 radnych dzięki decyzji wyborców z komitetu, z którego ja kandydowałem, znalazło się w tej Radzie. I bardzo serdecznie tym radnym również dziękuję, ale deklaruję i zapewniam, że jestem też otwarty na współpracę z tymi spośród Państwa radnych, którzy kandydowali i otrzymali oparcie społeczne z innych komitetów. Z panem radnym Andrzejem Rzychowskim przecież współpracujemy właściwie na pewno od roku 2003 w różnych instytucjach, czyli ponad 20 lat. Z panem Adamem Kościołkiem, również radnym od 13, z panią radną Magdaleną Masterną, z panem radnym Dawidem Karkulewiczem w poprzedniej kadencji. Ta współpraca układała się znakomicie. Pana radnego Karola Burzębę poznałem niedawno, ale również liczę na to i deklaruję chęć współpracy po to, abyśmy, moi drodzy, tutaj na tej sali wspólnie prowadzili Opatów w tym kierunku, w jakim chcemy go widzieć za lat 5, 10, 20, bo my nadal będziemy kładli podwaliny pod to, co będzie budowane przez kolejne samorządy i kolejnych burmistrzów, kolejnych włodarzy naszego miasta i naszej gminy. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie to kadencja. Nie wiem, jaka to będzie kadencja, tak jak nie mogliśmy w poprzedniej kadencji przewidzieć wojny na Ukrainie, jak nie mogliśmy przewidzieć pandemii COVID-19. Natomiast wiem, że nadal będę chciał i będę to Państwu proponował, żeby samorząd miasta i gminy Opatów, więc miasto i gmina Opatów podążały w tym kierunku, w jakim szliśmy dotąd. Abyśmy prowadzili rozsądną, racjonalną politykę finansową, ponieważ nadal nie jesteśmy bogatą gminą i musimy o tym pamiętać. Abyśmy nadal koncentrowali się na tych inwestycjach, które są mieszkańcom najbardziej potrzebne, ale też pamiętali o tym, że najważniejsze są te inwestycje, na które możemy pozyskiwać środki zewnętrzne. Chciałbym też, abyśmy, tak jak to miało miejsce właśnie w mijającej, minionej już można powiedzieć kadencji, abyśmy pozostawili po tej kadencji Opatów mniej zadłużony niż go zadłużony, abyśmy spłacali kolejne raty kredytów, które odziedziczyliśmy po poprzednikach, nie zaciągając kolejnych, ale jednocześnie te inwestycje, które, tak jak powiedziałem, są ważne dla mieszkańców, mogli prowadzić po to, aby miasto i gmina Opatów podążała ku pomyślnej szczęśliwości. Moi drodzy, dziękując wyborcom za zaufanie, chcę też podziękować tym wszystkim, którzy przyłożyli swoją rękę, swój palec do tego, abym został ja wybrany. Jest z nami na sali
podziękować przedsiębiorcom za to wsparcie, które otrzymałem, za zaufanie przedsiębiorców, chociaż wiem, że ta miniona kadencja nie była też łatwa dla przedsiębiorców i wiem, że też czasy, które nadchodzą, też nie będą łatwe, więc chcę zadeklarować pełną współpracę kierowanego przeze mnie samorządu z przedsiębiorcami, otwartość na te wszystkie problemy, które będą leżały w gestii gminy i burmistrza, abyśmy mogli wspólnie dbać o tych, którzy generują nam tutaj dochody gminy, generują podatki. Więc bardzo serdecznie dziękuję na ręce ciocią twoje. Dziękuję serdecznie. Moim współpracownikom, zarówno z Urzędu Miasta i Gminy Opadów, na czele z panem burmistrzem Marcinem Sławkiem. Dziękuję pani skarbnik, panu sekretarzowi i wszystkim moim współpracownikom. Dziękuję kierownikom i dyrektorom, szefom jednostek podległych gminie za to, że wspólnie patrzyliśmy przez 5 lat i nadal będziemy patrzeć w tym samym kierunku. Dziękuję za tą więź, która się tutaj wytworzyła i za to, że poczuliśmy to, że możemy zmieniać Opadów w tym kierunku, w którym byśmy chcieli go zmieniać i w tym, w którym chcielibyśmy go widzieć. Jest z nami na sali nowo wybrany starosta opadowski. Nowy, stary starosta. Który właśnie wczoraj po raz drugi został wybrany. Tomku, tobie też chcę podziękować bardzo serdecznie za tę całą współpracę w ciągu tych 5 lat, ale znamy się od dziecka, więc to nie pierwszy raz, to nie była pierwsza pięciolatka, w której współpracowaliśmy, ale muszę państwu powiedzieć, że też gdyby nie Tomek, wiele rzeczy na pewno potoczyłoby się gorzej, bo to Tomek był tą osobą, którą, jak państwo pamiętacie, jesienią 2018 roku wygrałem wybory na burmistrza z kandydatem wystawionym przez Prawo i Sprawiedliwość. To nie była łatwa sytuacja, żeby potem móc pojawić się gdzieś w pokojach czy wojewodów, czy marszałków, czy posłów. I to Tomek był wtedy tą osobą, która otwierała mi te drzwi, która pozwalała nawiązać kontakty i dzięki czemu, dzięki tym działaniom właśnie mogliśmy potem cieszyć się tak dobrą współpracą nie tylko pomiędzy nami jako starostą i burmistrzem, ale również współpracą pomiędzy burmistrzem a wojewodą, marszałkiem i parlamentarzystami, co z kolei przekładało się na wymierne środki finansowe, które trafiały do Opatowa. Dlatego tobie również bardzo serdecznie dziękuję i też życzę i tobie, i sobie, nam wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Opatów, żeby ta współpraca nasza w kolejnej kadencji układała się co najmniej tak dobrze, jak do tej pory. Moi drodzy, była na sali moja żona Ela z synem, ale są mężowie naszych radnych. Jest pan Jakub Dowski, jest pan Ryszard Szczepański i chciałbym też podziękować symbolicznie na ręce właśnie mojej żony, panów, małżonków, podziękować naszym małżonkom, naszym dzieciom, naszym bliskim za to, że byli z nami w czasie tej kampanii wyborczej, bo to nie było łatwe, za to, że nas wspierali, za to, że znosili te nie do końca też często przyjemne historie, których doświadczaliśmy, wszyscy znamy to, co się zdarzało w internecie, czego też doświadczał szczególnie mocno w tej kampanii wyborczej starosta Tomasz Staniek, ale to odbijało się na nas wszystkich, a przez to odbijało się też na naszych bliskich. Oni w tym uczestniczyli i też uczestniczą w tej naszej pracy samorządowej, która też jest wymagająca i też nie do końca pozwala poświęcić się rodzinie i tym, co najważniejsze, więc bardzo serdecznie dziękuję za tę wyrozumiałość i za to wsparcie, które od was otrzymuję. Moi drodzy, na koniec już, ale chyba rzecz najważniejsza, na pewno rzecz najważniejsza. Mam pełne przekonanie i pełną świadomość, że to, co wydarzyło się w Opatowie przez
właśnie nie byłoby możliwe, gdyby nie szczególny sentyment opatrzności do naszej gminy. I jest taki psalm 172 i on mówi: jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Moi drodzy, i właśnie chciałbym powierzyć zarówno tę kadencję, jak i swoją pracę, jak i całe miasto i gminy Opatów tej Bożej opiece. I ufam, że mnie osobiście opatrzność ustrzeże od popełnienia błędów, które mogłyby się zakończyć szkodą dla naszej społeczności, dla naszej małej ojczyzny, że będzie nam opatrzność obficie i skutecznie błogosławić, tak jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Maja 2019 roku oraz uchwała nr 20.
2020 roku, paragraf 5, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W podpisie przewodnicząca Rady Miejskiej Opozycji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie za pomocą tableta. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie odrzuceniem. Kto z Państwa radnych się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie urządzeniem. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie został przyjęty 15 głosami za, bez głosów przeciw, głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 11 podpunktu 2 porządku obrad sesji. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Opatowie. Czy ktoś przedstawi teraz Państwu proponowany projekt uchwały? Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Opatowie. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 oraz artykułu 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 31 ust. 1 punkt 2 oraz paragrafu 32a statutu gminy Opatów uchwalonego uchwałą nr 10/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się stałą Komisję Rady Miejskiej w Opatowie, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie, zwanej dalej komisją. Paragraf 2. Ustala się skład osobowy komisji. Pan radny Artur Banak, pan radny Krzysztof Radosław Kawalec, pan radny Adam Krzysztof Kościołek, pan radny Karol Kurzelba, pan radny Jarosław Henryk Sakiński, pani radna Małgorzata Katarzyna Szczepańska, pan radny Andrzej Rzechowski. Paragraf 3, punkt 1. Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie skarg na działania burmistrza miasta i gminy Opatów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli. Punkt 2. Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz statucie gminy Opatów. Paragraf 4. Tracą moc uchwała nr 2/4/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2018 roku. Uchwała nr 7/54/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 roku oraz uchwała nr 24/205/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 lipca 2020 roku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisie przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie zaproponowanego projektu uchwały? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem
dnia 4 lipca 2003 roku. Rada Miejska w Bartowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się stałą Komisję Rady Miejskiej w Bartowie, Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Bartowie, zwanej dalej Komisją. Paragraf 2. Ustala się skład osobowy Komisji. Pani Radna Jolanta Zdzisława-Baran, Pan Radny Waldemar Bocheński, Pan Radny Dawid Rafał Karbulewicz, Pan Radny Krzysztof Kafarec, Pan Radny Marcin Aleksander Machała i Pan Radny Jarosław Henryk Sadziński. Paragraf 3. Przedmiotem pracy Komisji jest działanie w szczególności w zakresie. Pierwsze. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach finansowych. 2. Opiniowanie projektu budżetu gminy Opatów. 3. Opiniowanie sprawozdań burmistrza miasta gminy Opatów z działalności finansowej gminy. 4. Wydawanie opinii dotyczących raportu o stanie gminy Opatów. 5. Wydawanie opinii w sprawach finansowych podejmowanych przez burmistrza miasta i gminy Opatów. 6. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw finansowych oraz spraw dotyczących gminy komunalnego przekazywanych komisji. Paragraf 4. Tracą moc uchwała. Uchwały. Numer 2 łamane przez 5/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2018 roku. Uchwała numer 6 łamane przez 41 łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 roku. Uchwała numer 9 łamana przez 74 łamana przez 2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 maja 2019 roku. Uchwała numer 24 łamana przez 208 łamana przez 2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 lipca 2020 roku oraz uchwała numer 34 łamana przez 302 łamana przez 2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lipca 2021 roku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W podpisie przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Jeżeli nie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie urządzeniem. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, zagłosowanie urządzeniem. Kto z Państwa radnych się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, zagłosowanie urządzeniem. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie został przyjęty 15 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 11 podpunkt D porządku obrad sesji. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie. Przedstawię Państwu projekt uchwały. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 31 ust. 1 punkt 4 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą nr 10 łamane przez 80 łamane przez 2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku. Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się stałą Komisję Rady Miejskiej w Opatowie, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie, zwanej dalej Komisją. Paragraf 2. Ustala się skład osobowy Komisji. Pan Radny Artur Barnak, Pan Radny Waldemar Bocheński, Pan Radny Karol Kurzępa, Pan Radny Marcin Aleksander Machała,
pani radna Magdalena Lidia Masternak, pan radny Lucjan Kazimierz Pawlik. Paragraf 3. Przedmiotem pracy komisji jest działanie w szczególności w zakresie. Punkt 1. Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z rozwojem gospodarczym gminy, mających na celu zaspokojenie potrzeb ludności gminy Opatów. Punkt 2. Pobudzanie aktywności społecznej służącej wszechstronnemu rozwojowi gospodarczemu gminy Opatów. Punkt 3. Wykorzystanie miejscowych zasobów i rezerw gminy Opatów. Punkt 4. Rozwoju infrastruktury społecznej miasta i wsi w zakresie m.in. budowy wodociągów, gazociągów, budowy i modernizacji dróg gminy na terenie gminy Opatów. Punkt 5. Inicjowanie rozwoju zakładów i jednostek produkcyjnych, handlowych, usługowych i zaopatrzenia ludności na terenie gminy Opatów. Punkt 6. Inicjowanie rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej na terenie gminy Opatów. Punkt 7. Inicjowanie rozwoju sieci gastronomicznej, hotelarskiej i drobnej wytwórczości na terenie gminy Opatów. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 2, łamana przez 6, łamana przez 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2018 roku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W podpisie przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos dotyczący projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie urządzeniem. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie urządzeniem. Kto z Państwa radnych się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie urządzeniem. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie został przyjęty 15 głosami za. Przechodzimy do punktu 11, podpunkt E porządku obrad sesji. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie. I przedstawię Państwu projekt. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 31 ust. 1 punkt 5 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą nr 10 łamane przez 80 łamane przez 2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku. Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się stałą Komisję Rady Miejskiej w Opatowie, Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie, zwanej dalej komisją. Paragraf 2. Ustala się skład osobowy komisji. Pani radna Jolanta Zdzisława Barra. Pani radna Magdalena Judyta Gdowska, pan radny Dawid Rafał Karbulewicz, pani radna Monika Dorota Marzec, pani radna Małgorzata Katarzyna Szczepańska. Paragraf 3. Przedmiotem pracy komisji jest całokształt spraw z zakresu oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, zdrowia, opieki społecznej, ochrony środowiska, porządku publicznego, samorządu, mieszkańców z terenu gminy Opatów, w szczególności w zakresie. Punkt 1. Poprawy bazy lokalowej placówek oświatowo-wychowawczych. Punkt 2. Działalność placówek kulturalnych na rzecz społeczeństwa. Punkt 3. Rozwoju obiektów sportowych i rekreacyjnych w mieście i sołectwach. Punkt 4. Inicjowania i promowania działań związanych z rozwojem turystyki. Punkt 5. Działalność pracownych służby zdrowia, opieki społecznej i ich rozwój. Punkt 6. Szerzenie wiedzy o ochronie zdrowia i ochronie środowiska. Punkt
oraz aktywizację mieszkańców w rozwiązywaniu potrzeb lokalnych. Paragraf 4. Tracą moc uchwała nr 2 łamana przez 7 łamana przez 2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2018 roku. Uchwała nr 24 łamana przez 206 łamana przez 2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 lipca 2020 roku oraz uchwała nr 34 łamane przez 303 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lipca 2021 roku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisie przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie proponowanego projektu uchwały? Jeżeli nie, proszę Państwa, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie urządzeniem. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie urządzeniem. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę o podniesienie. Nie wyświetliło mi się po prostu zawsze przeciw. Głosowanie. Głosowanie. Jest. Już w porządku, proszę, tak? Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie został przyjęty 15 głosami za. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 12 porządku obrad sesji. Zamknięcie obrad.